Jezusa, a będziesz zbawiony. Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. Ty i twój dom, będziesz zbawiony. Ty i twój dom, będziesz zbawiony. Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. Ty i twój dom, będziesz zbawiony. Ty i twój dom, będziesz zbawiony. Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. Ty i twój dom, będziesz zbawiony. Ty i twój dom, będziesz zbawiony. Uwaga dotycząca tego Jana 10:34. Jezus im odpowiedział, czy nie jest napisane w waszym prawie, ja powiedziałem, jesteście bogami. Te słowa z tego pytania odnoszą się do psalmu 82. I myślę, że będzie z korzyścią, jeśli zobaczymy, co usłyszeli w tym pytaniu przeciwnicy Pana Jezusa. Bo oni znali doskonale psalmy i od razu wiedzieli, co Pan Jezus powiedział przez to pytanie. Pan Jezus przez to pytanie powiedział wprost: ja jestem Bogiem Najwyższym. Bo ten psalm tak mówi: Bóg stoi w zgromadzeniu Bożym. Pośród bogów sprawuje sąd. Jak długo będziecie sądzić niesprawiedliwie i trzymać stronę niegodziwych? Bierzcie w obronę ubogiego i sierotę. Oddajcie sprawiedliwość strapionemu i potrzebującemu. Wyzwólcie biedaka i nędzarza. Ocalcie go z ręki niegodziwych. Lecz oni nic nie wiedzą i nie rozumieją. Ciągle chodzą w ciemności. Zachwiały się wszystkie fundamenty ziemi. Powiedziałem: jesteście bogami i wszyscy wy jesteście synami Najwyższego, lecz pomrzecie jak inni ludzie i upadniecie jak jeden z książąt. Powstań, Boże, osądź ziemię, bo ty otrzymasz dziedzictwo wszystkie narody. I tutaj Pan Jezus wyraźnie powiedział, czyż nie jest powiedziane, że bogami jesteście? I tutaj pierwszy wiersz pokazuje: tak, wy jesteście tymi sędziami niesprawiedliwymi, tymi bogami, a ja jako Bóg Najwyższy stoję pośród was w tym zgromadzeniu. Więc to pytanie zadając komuś wychowanemu na psalmach, Pan Jezus wyraźnie powiedział tym pytaniem: ja jestem tym Bogiem Najwyższym, a wy jesteście tymi niesprawiedliwymi sędziami z 82 psalmu. A będziesz zbawiony. Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. Ty i twój dom, będziesz zbawiony. Ty i twój dom, będziesz zbawiony. Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. Ty i twój dom, będziesz zbawiony. Ty i twój dom, będziesz zbawiony. Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony.
zbawiony. Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. Ty i twój dom, ty i twój dom, będziesz zbawiony. Ty i twój dom, ty i twój dom, będziesz zbawiony. Ty i twój dom, ty i twój dom, będziesz zbawiony. Ty i twój dom, ty i twój dom, będziesz zbawiony.